mój skarb. My precious. Tam jest trumniarz jakiś. Czemu nie chcesz oberwać? Macko. Halo. Tyle dobrego. Jakoś nieaktywna trumna. A nie. A jednak. Albo nie. Bo jest aktywna później. O. Boss, maybe, please, yes. Obawiam się, że to tak będzie wzrastać i wzrastać. No już dałem radę to przejść. Momencik, piesek jest głodny. No, piesek nakarmiony, możemy jechać dalej. O, tu jest pauza. No. Przeklęte dusze. Ruchome piaski? Du, okej. Okay. Skarby. Co, diamentowy... Diamentowa piła jest u góry? Zobaczymy, czy to zabija. Co? Mhm. Nie zabija. To są takie... nasze niki tylko jakieś, albo coś. Kolejne życie. Świetnie. Jakbyśmy ich jeszcze potrzebowali. No, gdybyśmy grali na prawdziwej konsoli, to znaczy na pewno. Ale że nie jesteśmy no, z tamtego okresu, wspomagamy się usprawnieniami naszych lepszych czasów. Bo za komuny wszystko było trudne i w ogóle. Pieniądze! I pod Fnomonem może w końcówce będzie, że przykupiamy Drakule, żeby już przestał czynić zło? Drakule i nie czynienie zła, tak? Byłoby naprawdę ciekawe. Tak, za pieniądze. W Polsce jeszcze takie coś by przeszło. Prawdaż? Bez przesady. Co, wyplułeś płatki, tak? Nie no, to jest po prostu taka reakcja, kiedy dzieje się coś niedorzecznego. Kombo. No nie, to jest niedbaczne jakieś. Nie no, ja chcę jakieś, nie wiem, no. Szkoda, że nie mogę sobie kupić jakiegoś jedzenia za te pieniądze. Mhm. Mówię ci, w polskiej edycji Castlevania musielibyśmy to zbierać, żeby później przykupić Drakule do... No, zabicia dużo się samemu. Dużo pieniędzy. No właśnie, które nam się nie przydadzą. Chociaż może Simon, jak wróci z zamku, to sobie kupi może porządnego... Porządny bicz. ...zastępcę. Też. O, pięknie. Znowu mi się przyciski pomyliły. Zamiast atak, to wcisnąłem skok. Skoka. No. O, jak miło. Nie ma sekretu. No. Kończ już, panie, ten etap. Please. Chyba czeka na spotyczkę z bossem, ale kto to będzie? O. Złoty nie topisz. Jak miło. To też jeden z prostszych, moim zdaniem, bossów. Nigdy nie miałem z nim problemów i to dlatego nie pamiętam go zbyt dobrze. Tylko weź go trochę. Poza tym, że zawsze szukam reinkarnacji nietoperza, który przecież w Castlevania nie wystąpić musi.
coś się z niego sypie, bo dość, dość mocno. Może ma łupież? Przeklęte złoto. No bez przesady. To by się bardziej przydał właśnie no bez topór przesady. Niż krzyż. Tak, teraz które... Które rania, które nie. Wiesz co? Ja mam strategię. Ja mam strategię. No. Wejdź pod niego prosto i wtedy zacznij zadawać obrażenia. Może coś cię tam trafi, ale zawsze będziesz... Będzie on w zasięgu. I zawsze będziesz zadawał obrażenia zamiast przejmować się unikami. Może nawet moja strategia zadziała. To jest to, ile przeżyjesz. Chwila. O, teraz się przydaje. Pięknie. Krzyżopolo. Krzyżopolo. Co? Zabij, proszę cię, podejdź pod niego i wykończ. To jest po prostu jak widzę, że jak ktoś atakuje i nie trafia i mimo wszystko dalej stoi bez ruchu, no... Co je po prostu bierze? No bo ja jestem zwolennikiem typu atak za wszelką cenę. I gin. Nie! A, udało się. Drakulo, nadchodzimy. Okay. Czas na ostatni etap. Znowu nam się poziom rozpala. A nie. Mamy schody do nieba. Stairway to heaven. Etap A. Nie, pomyłka, bo to nie jest jeszcze ostatni poziom. Pomyłka. Można powiedzieć taki ostatni jakby dział, ale znowu słyszymy remiksy klasycznych klasycznych właśnie melodii z Castlevania. Bloody Tears! Uwielbiam, uwielbiam. No. Okej, okay, klasycz. Znane i lubione melodie to jedno, ale czemuś znowu nie dali sekretu? Pięknie. Tam nie zaglądajcie. Tak jest, zło wcielone. Też nic. What the fail? What the fail is this? Mógłbyś teraz zasejwować? No właśnie. Po prostu dwa... Yes. Waszy... O. Wreszcie się udało. For freedom, for everlasting peace, fight Simon. Trochę te wracające się koła zmyliły mnie, myślałem, że mi się tak jakoś nagle zaczyna broń losować.
Tak to się ładnie nałoży. Wow. Lepiej zasejwuję. Tak oberwałem. Ale to jest tylko dwa piksele. Właśnie, jestem ciekaw, co tu będzie bossem, no bo naprawdę tego nie kojarzę tutaj. Wow. Chociaż może to będzie wielki zegar, czy coś w tym stylu. Jaka wielka zębatka. Pięknie. Kolejny miejsce, który lepiej co nie wygląda. Co za głupi etap. Pewnie jak gdzieś na końcu nie przeskoczymy, to będzie śmierć. O, bliskie spotkanie. Zaraz, Simon może krzyżami rzucać. No, no, ciekawe. Tylko jeszcze tylko szkoda, że te krzyże muszą być w zasięgu. O, udało się. Udało się. Znowu pod górę i znowu pod górę i znowu skurzyłem z przeciwnicy Gilwagin. Jestem ataku furii. O. Trochę się przestraszyłem. Tych niestabilnych kół. Tak, zdecydowanie. Ta gra nas troluje. Co to było? Meduzy? Dobra, niech te krzyże zatroszczą się no tobą. No Boże, ile tego więcej? Więcej was, wasza wampirzyca nie miała? Dracula chyba był facetem. Może miał żonę? Teraz będzie moment, którego nie cierpi, gdyż będą nas będą przeciwnicy, którzy ciskają w nas. No właśnie, wiadomo czym. Tak, miał żonę i nawet syna z tego... syna z tego począł. Tak. Woda święcona. Miałem trochę szczęścia, ale się udało. Tak, tam szczęścia to wrodzone umiejętności. Idziemy. Wiesz co, to by było naprawdę, no... denerwujące, jakby pod tym ciężkim momentem zaraz ci nagle, nie wiem, dali sztylet pod nos. Myślisz sobie, promocja o... promocja jeden grosz, tylko w... myślisz sobie, o fajnie, serduszka sobie uzupełnię, a tu proszę, bardzo niespodzianka, w postaci smoka. Wow. Nie za dużo tego! Jestem... powtarzam! Na granicy. Byłem na granicy śmierci. Widocznie nie można się aż tak mocno kołysać. You die. Mm-hmm.